Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie zapraszam na program Prosto z Parkietu. Dziś moim gościem jest pan Janusz Palikot, prezes spółki Tęczyńska Okowita. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam. Wrócił pan do biznesu, wrócił pan do branży alkoholowej i od razu rekordy, bo w ramach zbiórki equity crowdfundingowej 4,2 miliona złotych, 36 dni, 1339 inwestorów. Spodziewał się pan takiego sukcesu, bo ten pierwszy miesiąc tam był taki, jak sobie spoglądałem, niepewny. Tam był 1 600 000 tych inwestorów, także nie od razu tak to poszło bardzo szybko. Znaczy, denerwowaliśmy się oczywiście, to było wiadomo, czy się zmieścimy w tych 40 planowanych dniach na początku. Prawo pozwala przez 90 dni zbierać, no ale firma, która nam doradzała, Crowdway, mówi, że przy moim nazwisku i przy sytuacji, która w tej chwili jest, to że powinniśmy w ciągu 40 dni zebrać. A jak nie, to najwyżej przedłużymy, bo są takie możliwości w ostatnim dniu. Natomiast w czasie tych 30 kilku dni, których zbieraliśmy, no były różne momenty, wolniej, szybciej, i oczywiście człowiek się strasznie tym przejmuje, czy da radę, czy nie. Natomiast trzeba powiedzieć, że myśmy bardzo mocno nastawili się na komunikację, i to taką komunikację, która nie jest jakby tylko reklamą, tylko wywoływaliśmy pewne wydarzenia, podpisanie umowy z Dyktator, z taką firmą do przechowywania rumu, z Fundacją Wisławy Szymborskiej, z kolei też współpraca taka marketingowo promocyjna i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy powodowały, że się w ogóle cały czas coś mówiło wokół sprawy. No ale przede wszystkim samo to pojęcie Okowity i ta sprawa, że jakby po rewolucji w piwie, po ogromnych zmianach w rynku wina, kiedy wina bio i eko już mają naprawdę istotny segment, no to samo się szykuje w rynku mocnych alkoholi. I tak samo jak konsumenci piwa 10 lat temu byli zmęczeni tylko ofertą piw przemysłowych, tak samo trochę jest dzisiaj z mocnymi alkoholami. Pozwolę sobie przytoczyć cytat. Crowdfunding to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim społeczność, która wierzy w projekt i to komunikuje. To armia ludzi, którzy wygrają każdą batalię. To z pańskiego bloga, to są pańskie słowa. I zastanawiam się tak po ich przeczytaniu, czy w tej zbiórce chodziło panu tak naprawdę o pieniądze, czy o ludzi? Jedno i drugie oczywiście, bo pieniądze też są potrzebne. Za te 4 miliony my kupimy ten alembik, czyli tą wieżę do destylacji, część różnych urządzeń potrzebnych do magazynowania Okowit, beczki do przechowywania i postarzania, ale ludzie są w tym przypadku ważniejsi, dlatego że pieniądze, te 4 miliony, to się zawsze stanie zorganizować. Można sobie wyobrazić jednego, dwóch czy trzech inwestorów, którzy by z takimi pieniędzmi weszli w projekt. Natomiast istotne było tutaj rzeczywiście, jak się robi nową rzecz, taką szczególnie, która ma charakter takiej rewolucji w jakiejś mocnej kategorii. No, rynek wódki w Polsce, rynek mocnych alkoholi, to jest trzeci co do wielkości rynek na świecie. Prawda? Więc jeżeli w takim rynku chcemy pokazać jakby coś zupełnie nowego, nawet jeżeli jest takie oczekiwanie, to potrzeba iluś ludzi, którzy jakby staną za tym w mediach społecznościowych, będą o tym mówili, będą się angażowali, będą konsumowali ten alkohol, będą o tym opowiadali w miejscu, w którym żyją. Wie pan, nie byłoby rewolucji piwnej, gdyby nie gigantyczna ilość piwowarów domowych. To, że w Polsce zaczęto ważyć piwo w domach, ludzie się zaczęli spotykać w pubach, pokazywać, co kto zrobił, to stworzyło ogromne zaplecze społeczne do tego, że potem browary kraftowe mogły wejść właśnie zupełnie z nowymi piwami. I identycznie moim zdaniem musi być w tym przypadku. Oczywiście w Polsce jest tradycja produkcji bimbru i takiego alkoholu właśnie nieprzemysłowego. Ona jest niestety nielegalna. Ale no, jeżeli się nie wywoła takiego zjawiska, że zainteresowania, gromadzenia, inwestowania w tą Okowitę, która po 3 latach, jeżeli jest z właściwego słodu zrobiona, staje się whisky. Więc to są wszystko rzeczy, które trzeba jakby wywołać i do tego potrzeba no, armii ludzi. Gdybym ja chciał zatrudnić, nie wiem, już nie mówię, że wszyscy 1300 będą zaangażowani, bo pewnie nie, ale nawet 300 ludzi gdybym chciał zatrudnić, no przecież budżet tego żadnej firmy by nie wytrzymał. Tak, nawet jak sobie spojrzeć na inne zbiórki, to 1339 inwestorów w ramach crowdfundingu to jest naprawdę dużo. Inne browary też udawało im się przekraczać 1000, ale przeciętnie to jest od 100 do 200, a czasem nawet poniżej 100 inwestorów. Także jest coś w tym faktycznie, że jest taka kultura inwestorów. W ogóle pan nazywa ich takimi ambasadorami swojej marki, tak, prawda? Czyli trochę liczycie na to, że to będą też takie proste rzeczy, że ktoś przyjedzie na spotkanie do Tęczynka, zrobi sobie zdjęcie, tak podzieli jest. Się tym gdzieś w mediach społecznościowych i to będzie taki troszeczkę marketingowy samograj. Tak uważam, bo zresztą wczoraj mieliśmy walne zgromadzenie akcjonariuszy Tęczyńskiej Okowity i żeśmy
przyjęli te akcje serii B, czyli dokonaliśmy takiego podziału ostatecznego tych akcji. Złożyliśmy już nawet może dzisiaj rano wniosek do sądu o rejestrację tego. To nam pozwoli teraz aktywizować już tych inwestorów właśnie w różnych obszarach. Część z nich zresztą się sama jakoś zgłosiła. Jest jeden z inwestorów, ma dom w Portugalii, rozmawia w Porto na temat beczek po Porto do postarzania whisky. Jacyś inni prowadzą z kolei bardzo dużą agencję eventową i proponują tu współpracę. Więc poza takimi biznesowymi rzeczami, które siłą rzeczy wyjdą przy tak dużej społeczności, to najważniejsze właśnie jest to, o czym pan powiedział, że ci ludzie będą w swoim domu, w szkole, w pracy, w miejscu gdzieś, gdzie się bawią czy odpoczywają, będą opowiadali o tym produkcie. A to po prostu jest bezcenna rzecz, dlatego że żadna reklama, żeby nie wiem jak intensywna była, nie daje takiej siły produktowi niż ta, która wynika z autentycznego zaangażowania ludzi, że oni wierzą w to, co robią. Ja teraz byłem w zeszłym tygodniu w Niemczech, bo oglądałem te urządzenia, które chcemy nabyć. Tam negocjowałem też z firmą, z którą prowadzimy rozmowy już bardzo zaawansowane na zakup tej wieży, tego alembika. Największym dla mnie szokiem było to, że w Niemczech dzisiaj znajduje się 10 tysięcy małych destylarni. 10 tysięcy, nie 100, nie 1000, tylko 10 tysięcy. Jak się czyta prasę, to ma się wrażenie, że rewolucja jest tylko w Ameryce. Że tam powstają te małe destylarnie whisky, głównie oczywiście w Nowym Jorku, w Kalifornii, ale nie tylko. Natomiast jakoś ja do tej pory nie byłem świadomy, że jest taka skala zmian w Niemczech. Więcej, wie pan, te 10 tysięcy destylarni wszystkie produkują whisky i gin. Kiedyś tam były tylko sznapsy, bo nie, w ogóle ich tyle nie było, a te co były to robiły właśnie te jabłkowe destylaty, czy gruszkowe, czy śliwkowe, tak zwane właśnie sznapsy. Natomiast teraz wchodzi pan do takiej gdzieś na końcu świata małej wytwórni, a tam po prostu setki butelek whisky po prostu w Niemczech. To w sytuacji, w której Anglicy wychodzą z Unii Europejskiej, pojawią się jakieś bariery na pewno do handlu w tym zakresie, to na pewno nie będzie tak jak teraz. No to akurat Niemcy wchodzą z tak gigantyczną produkcją. W Polsce, w kraju, w którym jest większa konsumpcja mocnego alkoholu niż w Niemczech, trzeci co do wielkości rynkiem na świecie, my nie mamy, można powiedzieć, żadnej destylacji. Rozumiem, pan chce to zmienić. No to się musi zmienić. Znaczy, to jest nie do wyobrażenia, żeby przy tak dużym rynku, przy takiej konsumpcji, gdzie w Niemczech ma pan 10 tysięcy małych zakładów, a my nie mamy, może mamy 10 tak naprawdę. No to jest po prostu przerażające. Ja już pomijam to, że nie ma żadnej fabryki, która by budowała urządzenia. No bo z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, jak w ogóle było możliwe, że w ciągu ostatnich 5-7 lat w Niemczech ktoś wyprodukował te 10 tysięcy alembików, dostarczył to do jakichś małych miejscowości, zamontował, przeszkolił tam ludzi. Ci ludzie opanowali ten proces i produkują tam codziennie dobry alkohol, bo ta whisky niemiecka, choć brzmi to wiadomo, nie tak dobrze jak szkocka, ale ona naprawdę jest świetna. I wcześniej czy później produkt wygrywa, bo jest jak jest dobry i cena jest atrakcyjna, to on wygrywa. Ja ostatnio miałem okazję testować chyba tajwańską, islandzką, także w tym produkcji tak. Whisky jest... Ale nie chciałbym się tak skupiać na alkoholu, a jeszcze na chwilę wrócić do samej zbiórki, bo dobrze rozegraliście, moim zdaniem przynajmniej, te zachęty dla inwestorów, bo nawet za najmniejszy pakiet, który tam kosztował 220 zł, już dostaje się jakąś zniżkę na browar, dostaje się nazwisko w tablicy pamiątkowej, jest coroczny zjazd akcjonariuszy. Chciałem się zapytać, czy to było tak przemyślane, na kimś się wzorowaliście, bo to są sprawy niespotykane na rynku kapitałowym, tym tradycyjnym. Na giełdzie papierów wartościowych czy na New Connectie emituje się akcje i no niestety, ale zostawia się tego akcjonariusza. I tyle. Dał nam pan pieniądze, ma pan akcje, może będzie dywidenda, może nie. Wydajecie od razu pakiet lojalnościowy, taki swego rodzaju gifty. To było przemyślane? Na kimś się wzorowaliście? To było przemyślane. Myśmy chcieli mieć wielu akcjonariuszy. I myśmy, można powiedzieć, preferowali czy promowali przez te pakiety te małe właśnie inwestycje. To bo jeżeli ktoś wydaje 220 zł, a już jego nazwisko będzie wypisane w pomieszczeniu, które no, istnieje od XVI wieku, browar powstał w 1553 roku, ma wspaniałą tradycję. Na murach browaru jest tablica Jana III Sobieskiego w rocznicę od Sieczy Wiedeńskiej, herb potockich i cała masa różnych historii. No i ktoś trafia do tak zacnego grona w sumie przecież naprawdę z bardzo małymi pieniędzmi. No to chodziło o to, żeby ci ludzie byli i żeby byli zaangażowani, żeby potem byli aktywni w mediach społecznościowych. To od razu żeśmy wiedzieli. Wie pan, prześledziliśmy i historię Pinty, i doktora Bru, i Jastrzębia, tych wszystkich browarów, które przed nami z różnych platform, ale startowały po te pieniądze.
widzieliśmy, co im się podoba, co nam się, co im się udało, co nie, co nam się z tego podobało. Ja to trochę zradykalizowałem, bo zorientowałem się, że dla wszystkich innych to jest tak, że to jest jakiś problem, te 1000 tam, czy 1300, czy 1100, ale to jest jakiś problem, taka liczba ludzi, jak ty zarządzasz i tak dalej. A ja uważam i z takiego założenia wyszedłem, że to nie jest właśnie problem, tylko to jest szansa. Im więcej tych akcjonariuszy będzie i oni się bardziej zaangażują, tym oczywiście właśnie prawdopodobieństwo sukcesu będzie większe. Oczywiście Pinta też stosowała tego typu mechanizmy. Myśmy troszkę, jak powiedziałem, zradykalizowali, bo bardzo mocno promowali tych najmniejszych inwestorów, żeby powstała ta masa ludzi. Właśnie chciałbym nawiązać do struktury akcjonariatu. Nie wiem, na ile pan może nam zdradzić, ale kto tam dominuje? Bo jak sobie nawet podzielę te 4,2 miliona przez te 1339, to wychodzi mniej więcej, że każdy kupował około 3100 zł taki pakiet, czyli powiedzmy taki dosyć średni, niewielki. Pan tylko w trakcie emisji ujawnił, że jednym z akcjonariuszem z imienia nazwiska jest pan Robert Kuśmirowski, który też zaprojektuje etykiety. A chodzi mi o to, czy tam jest dużo takich pojedynczych, ale naprawdę dużych inwestorów, a potem jest cała rzesza, która wpłacała te najmniejsze pakiety? Czy to się jakoś rozkłada? Czy jest jakaś dominacja? Czy można? Powiedział, że są powiedzmy takie trzy grupy. Jest powiedzmy grupa, która zainwestowała w sumie około 1 000 000 zł i składa się powiedzmy z 7 inwestorów, którzy włożyli tak 100 tysięcy albo więcej. Czyli całkiem duzi. Całkiem dużych inwestorów. Jest drugi milion, powiedziałbym, złożony z tych, którzy zainwestowali tak w granicach między 10 a 20 tysięcy, co 20 tam dokładnie 4 tysiące. To już wynikało z tych pakietów, że to były akurat te przedziały. No i największa, czyli te 2 miliony wpłat są zrobione przez tych, którzy wydali albo 200, albo 500 zł. Czyli tych najmniejszych. Także taka struktura jest. My to teraz bardzo precyzyjnie policzymy i przedstawimy taką informację, ale z grubsza tak to wygląda, że mamy te 4 miliony podzielone na trzy grupy. Duzi, średni i bardzo mali, których było najwięcej, bo właśnie oni aż 2 miliony wpłacili w sumie. Te 4,2 miliona złotych to wynika z ustawy, że tyle można maksymalnie zebrać, prawda? A ja się tak zastanawiam, bo jednak to pod koniec emisji ewidentnie to przyspieszyło, przynajmniej na tyle, na ile sobie to śledziłem. Zastanawiam się, pana zdaniem, gdzie byłby sufit, gdybyśmy mogli dalej, gdyby nie było limitu, to gdzie by on by się znalazł? To nie jest żadna tajemnica, że 400 tysięcy złotych wpłynęło więcej, mimo że myśmy zatrzymali wpłaty jeszcze przed tym, jak licznik pokazał, że już jest 4 miliony 180 tysięcy. Zatrzymaliśmy wcześniej, bo widzieliśmy, że jest lawina, że po prostu już nie do opanowania sytuacja, co najmniej za 2 godziny wcześniej byśmy to zatrzymali. Ale i tak musieliśmy zwrócić kilkaset tysięcy, bo było nadpłat. System jakby nie zdążył zareagować, bo z wielu miejsc, z różnych banków wpłynęły w jednym momencie pieniądze i tego się nie da w czasie rzeczywistym jakby zablokować, więc to one zostają. Zwróciliśmy się później do nich z pytaniem, czy chcą dostać z powrotem, no i odesłaliśmy pieniądze. Natomiast oprócz tego bardzo wielu ludzi napisało do nas na ten adres mailowy, że no w ogóle są w szoku, bo po pierwsze planowali w ostatnim albo przedostatnim dniu kupić, byli gdzieś na jakichś wakacjach na weekendzie, czy gdzieś tam na jakichś wyjazdach, prawda? Wrócili tutaj w poniedziałek, patrzą, po południu nie ma już nic do kupienia. I czy w związku z tym będzie jeszcze jakaś propozycja dla nich? No więc myśmy przygotowali pewną propozycję jeszcze dzisiaj i nie zdradzę, bo nie mamy jeszcze wszystkich szczegółów, żeby o tym mówić, ale będziemy chcieli w przyszłym roku zrobić kolejną akcję na inną firmę i na inny projekt technologiczny, no bo powiem zupełnie szczerze, drugie tyle mogliśmy zebrać. Znaczy na podstawie tych deklaracji już po tym było tyle osób, które deklarowały tam po 100, 200 czy 300 tysięcy, że my byśmy jeszcze te 4 miliony zebrali. Ale chwileczkę, bo 2 dni temu, 3 dni temu przeglądam sobie Facebooka, trafiam na pański profil i pan informuje nas o tym, że jest nowy projekt i nowa zbiórka. Ktoś, kto nie zdążył, może zainwestować. Mamy beczki Palikota. No właśnie, to jedną z odpowiedzi, nie zdążyłem tego powiedzieć, jedną z odpowiedzi na to wezwanie było coś takiego. Okej, nie kupiłeś akcji, bo ludzie, niektórzy się naprawdę awanturowali, nie przyjmowali do wiadomości, nie chcieli pieniędzy, chcieli akcje. Ja mówię, nie mam akcji, nie jestem w stanie dać więcej, prawo mi nie pozwala. Nawet gdybym chciał swoje dać w tym momencie, to będę miał kłopoty po prostu formalne. Więc ja mówię, więc żeśmy zrobili taką naradę i mówię tak, no dobrze, akcje to tak jak pan sam wie, to jest zawsze pewna inwestycja obarczona jakimś ryzykiem. No, w spółce wyjdzie, nie wyjdzie. Ja zakładam, że wyjdzie, bo mi zazwyczaj wychodziło w alkoholu. Ale to jest oczywiście zawsze obarczone jakimś ryzykiem. A co się może stać z tą okowitą, jak się kupi okowitę?
Ona po 3 latach będzie whisky, po 10 latach będzie 10-letnią whisky. W związku z tym już po 3 latach pełna wzrost wartości w granicach 100%. Tylko dlatego, że już ma kwalifikację whisky zgodnie z ustawą. A po 10 latach ten wzrost będzie w granicach 200%. Więc jeżeli ktoś dzisiaj ma 4000 do wydania, kupuje sobie taką beczkę, może ją u nas przechowywać, będzie miał wzrost wartości taki, że to będzie dla niego lepsza emerytura niż oszczędzanie w ZUS-ie. Bo wczoraj się w redakcji zastanawialiśmy, ale jak to potem spieniężyć? Jest kilka ścieżek. Po pierwsze, duże brandy, które mają deficyt w ogóle whisky, bo brakuje w ogóle postarzałej whisky, skupują od małych producentów czy od małych właścicieli i brandują to pod swoją własną etykietą. Rynek w Polsce za 5-10 lat będzie na pewno też rynkiem polskiej whisky. Będzie takich chętnych do kupienia i obrandowania. Dotychczasowe próby były nieudane. Tak, to było nieudane, ale to się stanie. Znaczy ja, jak byłem w Niemczech, się przekonałem, że można zrobić fenomenalną whisky, nawet w Niemczech i w Polsce też ją zrobimy. Drugi sposób to jest, są wreszcie restauracje, hotele, puby, które kupują szczególnie kolekcjonerskie zbiory. To ja co pewien czas, raz w miesiącu dostaję taką ofertę, głównie dotyczącą wina wprawdzie, bo dzisiaj jeszcze nie ma innego rynku, prawda? On dopiero teraz właśnie powstanie, że ktoś o to właśnie umarł albo się rozwodzi, ma 1000 butelek, 500 butelek, czy ja bym tego nie chciał kupić, prawda? Więc ten rynek już taki, powiedzmy, allegro, tak to nazwijmy, zaczyna funkcjonować. No i wreszcie jest trzeci kanał jakby sprzedażowy, to jest, są pierwsze takie, w Polsce też już są, butiki inwestycyjne czy fundusze inwestycyjne, które inwestują w jakościowy alkohol. One go kupują, gromadzą i potem jak już mają pewną pulę, no to negocjują z kimś albo z jakimś domem aukcyjnym. Bo wie pan, we Francji czy w Anglii ma pan normalne aukcje, też organizacje, których w Polsce jeszcze nie ma, ale one będą. Niech pan sobie wyobrazi, że w 1998 roku kupiłem, mieszkając w Biłgoraju, za 2000 marek niemieckich wino w Bordeaux, jeszcze na krzaku, niezerwane. Była prognoza, że będzie bardzo dobry wrzesień, to był sierpień, moment zakupu, więc myśmy kupili bardzo tanio, bo pan kupuje coś, czego jeszcze nie ma. Po 2 latach dostałem do Biłgoraja to wino. Od tego, od kogo kupiłem. Wartość jego była 5-krotnie większa, bo rok był fenomenalny i zainwestowanie w odpowiednim momencie dało tak fantastyczną przyjemność. A pan dzisiaj to wino, czy już... Dałem moim synom starszym, którzy tam w międzyczasie kończyli 18 lat i tak dalej, to akurat się zbiegło z tymi rocznicami. Trochę pytam o tym, jak to potem spieniężyć, bo to nie dotyczy tylko tych beczek, ale też trochę tych akcji z crowdfundingu, bo to jest jeden z największych problemów i tego nie ukrywają też organizatorzy tych zbiórek, że nie ma rynku wtórnego. My chcemy tutaj rozwiązać ten problem na kilka sposobów. Po pierwsze, obiecałem inwestorom i dotrzymam słowa, że po 3 roku działalności stworzymy wewnętrzne forum, jakby kto w ramach tych 1300 akcjonariuszy chce sprzedać, może ktoś inny chce kupić. Będziemy jakby ułatwiali korespondencję, zbudujemy platformę, będziemy to, tym administrowali, więc to pomoże w takiej wewnętrznej wymianie. Po drugie, po 5 latach obiecaliśmy upublicznienie spółki, czyli wejście na rynek publiczny, na giełdę, a gdyby się okazało, że nie możemy, nie chcemy albo nie ma koniunktury na to, no to stworzymy taki fundusz z części zysku, która nie pójdzie na dywidendę. Będziemy przez kolejnych kilka lat odkładali tam 20-25% zysku na taki fundusz wykupywania przez spółkę tych akcjonariuszy, którzy się zdecydują sprzedać. No a poza tym, jeśli nawet nie za 5 lat, to wcześniej czy później koniunktura na rynku publicznym będzie. A jednocześnie my dodamy kolejne elementy oprócz okowity, piwa, wino i inne rzeczy i stworzy się z tego większy podmiot gospodarczy, który będzie atrakcyjny dla rynku takiego właśnie publicznego. Więc na pewno jak nie jedno, drugie, to trzecie rozwiązanie pomoże zamknąć temat. Aha, czyli w długofalowych planach jest wejście na tak. giełdę. Ja wchodziłem 2 razy już na giełdę i z Ambrą jako prezes i z Polmosem Lublin. Oba były dużymi sukcesami. Jedna i druga spółka są spółkami publicznymi. Ambra w Warszawie, Lublin w tej chwili w Londynie, bo nowy właściciel przeniósł do Londynu. Więc ja mam to doświadczenie i jestem pewien, że tak samo i z tym podmiotem, czy z grupą tych podmiotów tak zrobimy. Spogląda pan sobie czasem na wykres Ambry na przykład, bo w ciągu dekady kurs rósł ze złotówki do 16,5 zł. Dzisiaj sprawdzałem. Całkiem ładnie sobie radzi, nawet bardzo ładnie bym powiedział. Ja zamknąłem swoją jakby inwestycję tuż przed największym wzrostem, ale byłem z tego bardzo zadowolony i nigdy nie żałuję sytuacji, że mogłem zarobić jeszcze więcej, bo dostałem wtedy 15 milionów, za które kupiłem Polmos Lublin.
i bym tego nie kupił, gdybym nie miał tych pieniędzy ze sprzedaży pakietów Amrze. I chociaż to potem bardzo jeszcze urosło, no ale ja swoje zarobiłem, zrobiłem kolejny krok, jestem zadowolony, cieszę się, że Ambra dobrze idzie i powiem więcej, jak wchodzę dzisiaj do sklepu monopolowego w Polsce i widzę, że na półce jest przynajmniej 10 moich alkoholi, prawda, i Dorato, i Cincin, i Fresco, i Żołądkowa Gorzka, i Lubelska, i tak dalej, no to teraz już tylko tęczynka brakuje wszędzie, ale on wcześniej czy później też będzie w każdym sklepie. Zastanawiam się też tak już trochę ogólnie, dlaczego wrócił pan właśnie do biznesu i do branży alkoholowej, bo też wiem, że troszeczkę ma pan sporo związku z literaturą. Ostatnio wydał pan książkę o twórczości Leśmiana. Też w ramach tego biznesu z tęczynkiem zobowiązał się pan wspierać Fundację Wisławy Szymborskiej. Tam część przychodów będzie przeznaczana na tę fundację. Bo sobie zacytuję tytuł jednego z artykułów dziennika. Palikot zbiera od Polaków pieniądze na wódkę. Taki był tytuł trochę przewrotny. A nie wolałby pan tytułu bardziej Palikot zbiera pieniądze na edukację Polaków? Wie pan co, trzeba robić to, co człowiek umie robić, ja uważam. I ja akurat jakoś, no tak się życie potoczyło, najpierw Ambra, później Polmos Lublin, jestem z tym alkoholem związany. I uważam, że mam tu jakieś kompetencje, mam też biografię, która jest częścią tej gwarancji, że to się uda, prawda? Więc to po pierwsze. Po drugie, ja się chwilę zastanawiałem po odejściu z polityki, czym się zająć. I nawet brałem pod uwagę różnego rodzaju inne pomysły. Ale doszedłem na końcu do wniosku, że jakby piwo, które jest w pewnym sensie najtrudniejszym do zrobienia produktem i okowita jako taki nowy rodzaj właśnie nieprzemysłowego alkoholu mocnego, to jest jakoś coś, co z pewną klamrą spina to wszystko, co ja robiłem wcześniej w Ambrze i w Polmosie Lublin, że tam no, rozwinąłem na dużą skalę przemysłową produkcję, a teraz właśnie jakby z takiej innej pozycji właśnie rzemieślniczej chcę jakby zamknąć tą swoją aktywność, znaczy tam, żeby objąć się takimi właśnie ramami. To mi się jakoś wydawało też logiczne, tak właśnie prywatnie. A to jeszcze też zapytam o to, wybrał pan tęczynek, a nie dlaczego nie na przykład zwierzyniec, który jest z panem związany tak trochę bezpośrednio, bo pan pochodzi z Biłgoraja, czyli tak. Z tamtych okolic, piękne Roztocze. W zwierzyńcu jest bardzo malowniczy browar, świetne otoczenie. To jest browar, który nie jest do kupienia. On jest własnością Skarbu Państwa i jest wydzierżawiany po prostu perle lubelskiej. Więc to nie wchodziło w grę, bo po prostu nie było takiej możliwości, żeby to kupić. Dwa. Tęczynek jest pod Krakowem. Kraków, milion mieszkańców, ogromna ilość turystów, studentów, nie ma swojego browaru. A wiele innych miast ma jednak swoje browary. To jest bardzo istotny element. Trzy. Wreszcie to jest piękna historia, bo to właśnie z XVI wieku, a w XIX przez Potockich, pierwsi byli tęczyńscy, ale później Potocy byli właścicielami w XIX wieku. Oni niesamowicie rozbudowali ten browar, robiąc takie piwnice w głąb skały. I to jest niezwykłej urody browar, bardziej przypominający właśnie bordowskie winnice czy piwnice winiarskie niż właśnie taki przemysłowy browar. Mi się wydaje, że to długofalowo, jak się patrzy na to nie z perspektywy nawet 5 czy 10 lat, tylko znacznie dłużej, to będą niezwykłe atuty tego tęczynka i że one zbudują tak naprawdę taką solidną podstawę pod akceptację i jakości, i ceny tego produktu. Czy te ponad 1000 inwestorów, jak przyjedzie na coroczny zjazd akcjonariuszy, się tam zmieszczą? Tak, zmieszczą. Mamy taki bardzo duży taproom właśnie, gdzie będzie zresztą w części stał ten alembik. No to tam, to jeśli nie, no to rozbijemy namiot, bo terenu jest na szczęście dużo. To są 4 hektary ziemi, więc jest gdzie to zrobić. Ja uważam zresztą, że ten taki profit center polegający na tym, że browar jest browarem, który można zwiedzić. Jeszcze dzisiaj tak nie jest, bo nie są zakończone wszystkie inwestycje na zewnątrz, chociaż w środku już są skończone. To mi się wydaje, że jak zakończymy tą budowę, te kolejne inwestycje, uporządkujemy teren, to zaczniemy właśnie jakby zapraszać ludzi. I jeśli do takich małych browarów potrafi przyjechać w ciągu roku 10, 12, 15 tysięcy, położonych dużo trudniej niż ten czynek, który jest przy autostradzie A4, to ja sądzę, że my jesteśmy w stanie w granicach nawet do 100 tysięcy gości mieć rocznie w browarze. Pomijając to, że oni wszyscy coś wypiją i kupią, to przede wszystkim sfotografują i zamieszczą to w mediach społecznościowych. I to jest istota sprawy. To ostatnie pytanie. Troszeczkę pan już wcześniej do tego nawiązał, wyprzedził pan. Znowu cytat z bloga. Poza tym mam jeszcze kilka innych projektów i nawet mi na wszystko nie wystarczy. Może pan powiedzieć, co to są za projekty? Chociażby, nie wiem, czy to też branża alkoholowa, czy coś zupełnie innego? Nie, branża alkoholowa. W branży alkoholowej jest jeszcze kilka tematów. No przede wszystkim fantastycznie rozwija się wino w Polsce.
To jest w tej chwili ponad 700 już producentów. Jak ja pod koniec lat 90., na początku 2000 już w zasadzie posadziłem takie małe pół hektara winnicy tam pod Lublinem w majątku Jabłonna, no to wtedy było tych, nie wiem, 20 czy 30 producentów. Dzisiaj jest 700 producentów. Ceny, jakie uzyskują polskie wina, są fantastyczne. To jest na pewno produkt z przyszłością i on będzie, jego znaczenie będzie rosło. Ale takich różnych innych, mniejszych, no od ginu zaczynając po różnego rodzaju, prawda, nalewki ziołowe, no to jest cała masa. Czyli alkohol. Alkohol. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. No, dziękuję. Państwa zapraszam w poniedziałek w imieniu Andrzeja Steca na program Prosto z Parkietu. Jego gościem będzie Przemek Barankiewicz. Będą rozmawiać o prognozach giełdowych na 2020 rok. Do zobaczenia.